Z nami kapitan drużyny Enei Energetyka Poznań, Klaudia Świstek. Dobrze było wrócić po pół roku? Tak, no bardzo dobrze. No, radość niesamowita. Fajnie, że w końcu mogłyśmy się spotkać na boisku, zagrać. No, niesamowite uczucie. Mecz zacięty, pięciosetowy, więc wszystko w nim było. Niestety również kontuzja przyjmującej. Powiedz, czy takie mecze, no bo przecież grałyście nawet z zespołami również z pierwszej ligi, mecze kontrolne, sparingi. Jaka to jest różnica między takim meczem już pierwszym ligowym po przerwie, a takim sparingiem, który był rozgrywany, nie wiem, dwa tygodnie wcześniej bodajże? Ja myślę, że na sparingu sobie jeszcze gdzieś tam pozwalamy na margines błędów. W zasadzie gdzieś tam wychodzimy na mecz i oczekujemy już 100%, że tych błędów nie będzie, bo wiadomo, że kto popełnia mniej błędów, to wygrywa mecz. No, dzisiaj troszeczkę zrobiłyśmy ich zbyt dużo, ale na pewno wyciągniemy wnioski. Cieszę się, że gdzieś tam się nie poddałyśmy, tylko walczyłyśmy. My też jesteśmy całkowicie nowym zespołem, także no, uczymy siebie wzajemnie po prostu. No, broniłyście chyba 6 meczboli albo 5, dokładnie już teraz nie pamiętam. Same miałyście 2 meczbole, a więc ta szala do końca ważyła się to na jedną, to na drugą stronę. Rywalki z Sosnowca weszły z tej drugiej ligi, są w pierwszej lidze, ale ten skład u nich również się bardzo zmienił. W ich przypadku no, zdecydowanie wzmocnił, prawda? Tak, ja myślę, że to jest fajny zespół. Gdzieś tam widać, że atmosfera jest. Dziewczyny gdzieś tam znajome, one czy kiedyś grały w pierwszej lidze, czy gdzieś tam w drugiej, ale no, widać, że potrafią grać w siatkówkę. Także mam nadzieję, że się w meczu rewanżowym zrewanżujemy. Trzymamy zatem kciuki. Bardzo dziękuję. Dziękuję.